Siemaneczko, z tej strony Gogi. Zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj pierwszy z trzech materiałów na temat Monitorum Field Manual wersja 1.9, czyli aktualizacji punktowej, która miała miejsce pod koniec kwietnia, a także na początku maja, ponieważ mamy tutaj aktualizację już do kodeksu TAU. No i porozmawiamy sobie troszeczkę o zmianach punktowych, ale nie będziemy tego przerabiać w formie omówienia punkt po punkcie, jednostka po jednostce, tylko raczej zbierzemy sobie takie wnioski na temat tego, która frakcja wyszła dobrze na tych zmianach, a która wyszła troszeczkę gorzej. I też nie będzie to proste przełożenie, gdzie mamy frakcje, gdzie są same obniżki, no to dochodzimy do wniosku, że jest fajnie, no bo to każdy mógłby sobie po prostu coś takiego zrobić, tylko spojrzymy raczej na sytuację, w której dana frakcja znajdowała się przed zmianą punktową, no i spróbujemy sobie ocenić, czy te zmiany punktowe są ok, czy są nie ok, bo bywają sytuacje, gdzie na przykład jest sporo podwyżek, sporo tych czerwonych elementów w monitorum field manualu, natomiast potem okazuje się, że koniec końców frakcja jest w całkiem dobrym miejscu. Dzisiaj omówimy sobie Imperium, w drugim odcinku będzie Chaos, a w trzecim omówimy Armię Xenos. Dla porządku, Monitorium Field Manual, ten kwietniowy, nie jest dataslate'em z takiego prawdziwego zdarzenia, gdzie są jakieś zmiany zasad, zmiany rulesów i tak dalej, tylko mamy po prostu do czynienia z samymi zmianami punktowymi. Każda z armii trafiła do jednego z trzech slotów, które sobie nazwałem roboczo Hot, Not i Pytajnik. Pytajnik, czyli armie, które ciężko określić, jak bardzo zmieniły się po tym monitorium field manualu, ze względu na to, że zmiany są albo bardzo, bardzo delikatne, albo ze względu na to, że są tak szalone, że ciężko się zdecydować, o co chodzi. I właśnie od tej grupy armii będziemy sobie zaczynać każde omówienie. A więc mamy tutaj imperialne armie, o których ciężko coś głębiej powiedzieć. To jest Gwardia, Grey Knights i Spave Wolfy. Spave Wolfy tutaj najłatwiej wytłumaczyć, ponieważ zmian nie ma wcale, co oznacza, że graczom wilkowym z jednej strony troszeczkę się upiekło, a z drugiej nic nowego w obniżkach się nie pojawiło. Natomiast Wilcza Kawaleria oraz Wulfeny to są dwa takie stabilne datasheety, które dość mocno trzymają tę kosmiczno-wilkową frakcję w grze. No i tutaj nie ma na co narzekać. Nie wiem, czy brak zmiany nie spowoduje, że te wilki będą troszeczkę z tyłu względem innych frakcji, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że kilka opcji dla wilków pojawiło się w bazowych Space Marinach, no i tam może być jakiś taki delikatny plusik, natomiast tutaj ze względu na brak zmian oraz to, że ta frakcja jest w takim ok miejscu, nie jest ani zbyt mocna, ani zbyt silna, no to zdecydowałem się umieścić ją właśnie w tej grupie armii z pytajnikiem. Jeżeli chodzi o Grey Knightów, no to tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że formalnie mamy podwyżki modeli popularnych, Librarian znowu poszedł do góry oraz nosidełko Nemesis Dreadknight także poszedł do góry. To jest taka śmieszna sytuacja, bo Nemesis Dreadknight bazowy jest modelem lepszym niż Grandmaster w Nemesis Dreadknightie, ponieważ synergia z działaniem po adwansie jest dużo lepsza niż te jednorazowe rerole. No i teraz różnica między tymi modelami już jest kosmetyczna, tak? Teraz to jest 5 punktów, 200 do 195. Natomiast ciężko dyskutować z tą podwyżką w inny sposób niż to, że ona jest jak najbardziej zasadna, ponieważ rozpiski, które zawierają tak zwane nosidełka, czy to 3, czy 4, 5, nawet 6 modeli, to są rozpiski najlepsze obecnie w tej frakcji, więc ta podwyżka nie dziwi. Z drugiej strony ciężko narzekać ze strony Grey Knightów, ponieważ zdecydowanie wcześniejszy dataslate, gdzie zmienił się datasheet właśnie Dread Knightów jednego i drugiego, ma zdecydowanie większy impact na tą armię niż ta podwyżka obecna. I ciągle, jeżeli wziąć taką średnią dwóch ostatnich dużych zmian, no to ciągle ta armia jest na zdecydowanym plusie. No i mamy też troszeczkę innych obniżek na piechociarzach, co też jest jakimś takim delikatnym plusikiem. Więc mimo wszystko, że ta armia dostała podwyżkę na dwóch swoich najlepszych datasheetach, czyli na Librarianie i Nemesis Dreadknightie, to jest mimo wszystko w na tyle dobrej sytuacji, że te podwyżki jej nie pogorszyły, i też ona jest w tym takim tierze
pytajnikowym. No i jest gwardia, w której zmieniło się najwięcej i to jest troszeczkę odwrotna sytuacja względem tego, co na przykład mamy w Kosmicznych Wilkach. No i tutaj jest taki po prostu uczciwy pytajnik, że ciężko stwierdzić, o co tak naprawdę będzie gwardzistom chodziło po tych zmianach punktowych. Mamy definitywnie krok ze strony GW, w której chcemy odejść jak najbardziej z artylerii w kierunku czołgów. Czołgi bazowe Hellhound poszły w dół, artyleria z Mantykorą na czele ciągle idzie do góry. No i teraz możemy wróżyć z fusów i zastanawiać się, czy dalsze buildy na jednostkach podrożonych, czyli artyleria w połączeniu z bulgrynami, to jest coś, wokół czego chcemy grać i to będzie skuteczne? Całkiem możliwe, że tak. Czy może jednak zupełnie przekierowujemy się w stronę czołgów, gramy na 6-7 lemanach, dorzucamy jakieś hellhoundy i gramy bardziej o środek stołu, a nie stoimy z tyłu i strzelamy? Też taki kierunek może się okazać jak najbardziej skuteczny. No i tutaj tak naprawdę na dwoje babka wróżyła. Mi się wydaje, że siła armii jako taki ogólny potencjał za bardzo się nie zmienił. Co najwyżej zmienią się narzędzia do osiągania konkretnych celów. Z jednej strony gra gwardzistów będzie taka bardziej proaktywna. Z drugiej, no nie da się ukryć, że detachment gwardyjski z tymi litalami w momencie, kiedy jesteśmy remain stationary, no to jest coś, co bardzo mocno wspiera artylerię, więc to taki kroczek w kierunku tych czołgów to jest może taki delikatny minus. No ale tak jak mówię, to jest jeden wielki znak zapytania. Gwardia należy do tych armii, których zmieniło się najwięcej i tutaj naprawdę może się wykluć coś ciekawego w jedną lub w drugą stronę. Tak jak mówię, zupełnie mnie nie zdziwi, że jeden, drugi lub trzeci kierunek, bo może jakiś spam piechoty też będzie grał, że to będą skuteczne wybory, całkiem możliwe. Tutaj ciężko coś zakładać w ciemno. HOT, czyli armie imperialne, które zyskały najwięcej. Umieściłem sobie tutaj trzy armie SM-owe, Sisterki oraz Admech. No i zaczniemy sobie od tych SM-ów. Przede wszystkim Black Templarzy i Blood Angele. Tutaj proste wyjaśnienie, prosta analiza. Blood Templarzy i Blood Angele to są bardzo dobre, jeżeli nie powiedzieć najlepsze zakony SM-ów, które mają bardzo dobre jednostki związane z tymi legionami. Owszem, widzimy tutaj dużo podwyżek punktowych, natomiast te podwyżki są śmiesznie małe. Wszystkie te pojazdy Black Templarowe, Gladiatory czy Impulsor, to są cały czas bardzo dobre pojazdy. Natomiast jeżeli dojdziemy do wniosku, że te pojazdy są dla nas zbyt drogie, bo nam się w punktach nie łapią, to spokojnie możemy wziąć te same modele ze zwykłych SM-ów, które są pozbawione tej dodatkowej multimelty, kosztują troszeczkę mniej, no i wtedy wszystko gra. To w ogóle nie jest żaden nerw. Podobnie w kwestii tych Brethrenów, Crusaderów, to po prostu są dalej bardzo, bardzo dobre jednostki, podwyżki są minimalne, no i ten bardzo dobry zakon SM-ów ciągle jest bardzo dobry. I analogiczna sytuacja jest w Blood Angelach. Mamy przede wszystkim dev kompanistów, czy to pieszych, czy to fruwających. No i mimo różnego rodzaju tutaj podwyżek, cały czas jesteśmy na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o siłę armii. Jednocześnie dostaliśmy obniżki na paru datasheetach. Nie wierzę za bardzo, żeby przykładowo Sanguinar Guardi jeszcze w tej cenie 310 za 10 chłopa mogli grać, ale pojawić się mogą przykładowo przy tych zwykłych SM-ach Assault Intercessorzy i fajnie grać w tych Blood Angelach. No i dlatego uważam, że te Blood Angele też spokojnie mogą się cieszyć z tego data slate'a, no bo tak obiektywnie patrząc powinno być dużo, dużo gorzej, jeżeli chodzi o te nerfy, to cały czas jest bardzo solidna armia. No i przechodzimy sobie płynnie ogólnie do Space Marinów. Tutaj zmian całkiem sporo. Ogólnie jest ok. To, że na przykład Storm Raven poszedł do góry, aż tak wiele nie zmienia, bo ten model nie był aż tak popularny, a Games Workshop po prostu panicznie boi się wielkiej potęgi samolotów, wiadomo. Natomiast z drugiej strony mamy na przykład Brutalisa, który może być jakąś taką alternatywą dla Redemptora. Troszeczkę obniżyło nam się w różnego rodzaju piechociarzach, więc jest ok. Są eliminatorzy podrożeni z impulsorem, czyli to combo, które polega na tym, że nasi eliminatorzy strzelają, cofają się do impulsora, a potem impulsor strzela raz jeszcze z ich broni, korzystając z firing decku. To combo
jest troszeczkę takim fikołkiem zasadowym, które nie do końca wiadomo, czy taki był intent GW, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast samo to podrożenie jakoś totalnie nie eliminuje tego komba z rozpisek. Jak ktoś będzie chciał grać, to jak najbardziej spoko. Ogółem SM-y były świadkiem poważniejszego nerfa w 10 edycji, kiedy podrożeli desolatorzy, albo niedawno jeszcze inceptorzy też poszli do góry, wcześniej byli praktycznie autopikiem w tych rozpiskach. No to tutaj trzeba przyznać, że w tych Space Marinach te zmiany są jak najbardziej ok. Biorąc pod uwagę, że najsilniejsze zakony zostały właściwie bez zmian, czyli Wilki, Blood Angele i Black Templarzy, no to myślę, że ogólnie Space Mariny z tego monitorum Field Manualu mogą być jak najbardziej zadowoleni. No i przechodzimy sobie do dwóch ostatnich armii określonych jako HOT, czyli Sisterki i Admech. Sisterki tutaj wprawdzie jest troszeczkę podwyżek, ale znowu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie modele, które dostały podwyżki, są dalej jak najbardziej grywalne. Czy to Triumf Świętej Katarzyny, czy też ulepszenie Blade of Saint Elinor, czy Ark of Lagellanci. Ciągle spokojnie można te unity grać, nawet trzeba. Można stwierdzić, że kompetytywnie 30 Ark of Lagellantów to jest cały czas bardzo dobry deal. 480 punktów to nie jest aż tak dużo za 30 modeli z takim wygarem i z taką wypornością. Więc tutaj sisterki mogą się jak najbardziej cieszyć. Można stwierdzić, że te modele, które dostały nerfa, zaczynają być po prostu wyborami, a nie takim autopikiem, który zawsze bierzemy do rozpiski, więc jest tak, jak powinno być. Natomiast w zamian za to dostajemy obniżki na małych pojazdach, przykładowo na penitentach, na mortifierach, które mogą nam bardzo fajnie tutaj wpłynąć na różnorodność w tych rozpiskach, więc myślę, że jest bardzo, bardzo ok. Tak naprawdę to, co boli sisterki najbardziej, to są podwyżki Crusaderów i Death Cult Assassinów, ale to jest fenomenalna, bardzo dobra wiadomość, ponieważ te unity troszeczkę łamały grę w sposób taki, powiedziałbym, bardzo niejednoznaczny. Tutaj wcale nie chodzi o ich wygar, tutaj chodzi przede wszystkim o to, że oni są śmiesznie tani, a w 10 edycji, kiedy nie mamy kosztu Wargearu, mamy te punkty takie bardzo sztywne, wielokrotnie spotykamy się, budując rozpiskę na 2000 punktów, że tworzymy sobie rozpiskę na przykład na 1985 i żywcem nie mamy czego dołożyć do rozpiski. No i są frakcje, które totalnie nie mogą z tym nic zrobić, tak? Bo na przykład najtańsza jednostka w jakiejś tam armii to jest 55 punktów na przykład. A w sisterki były w takiej komfortowej sytuacji, że po pierwsze miały dostęp do świetnych unitów pod sekundarki, takich właśnie jak Crusaderzy czy Death Cult Assassini, a po drugie te unity były tak tanie, że one zawsze się tam mieściły. I wrzucaliśmy te 20 parę punktów do rozpiski za unit. Ok, tu nam brakuje 25 do pełnych 2000. Nie wzięliśmy jeszcze wszystkich Crusaderów. Dobra, bierzemy chłopaków, spoko. No i tutaj Games Workshop poszło po rozum do głowy, no i podrożyło. Dwóch Crusaderów 35, dwóch Asasynów 45. No i teraz to są takie unity na skraju wyboru, bym powiedział. No bo możemy się zastanowić, czy chcemy wziąć tych dwóch Crusaderów za 35 punktów, którzy no, są fajni do misji, ale niewiele więcej robią, czy na przykład bierzemy 20 punktów więcej i bierzemy za to penitenta, tak? Albo na przykład 5 Repenti, które dalej mogą być jednostką do misji, ale jednocześnie potrafią tam jakoś konkretnie przywalić. I tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, Games Workshop też przytomnie zauważyło, że nie jest problemem to, że Crusaderzy są jacyś mega OP i to jest bardzo dobry datasheet i trzeba go podrożyć z lewej do prawa, tylko problemem jest ten najmniejszy skład, tak, który kosztuje najmniej. Więc to jest taka fajna sprawa, że ci Crusaderzy dwumodelowi poszli do góry, ale już cztero czy sześciomodelowy unit został w miejscu i to jest takie bardzo trzeźwe, bardzo dobre zagranie ze strony Games Workshop, że się tutaj ogarnęli. Ostatnia armia, bardzo miło mi tutaj stwierdzić, że w tierze HOT jest Adeptus Mechanicus. Tutaj nie mogło być inaczej, ponieważ mamy do czynienia z samymi obniżkami i są to obniżki bardzo, bardzo uczciwe.
Tak naprawdę jedyny unit, który dostał obniżki, a jest totalnie niebrany dalej pod uwagę, to są Cataphron Destroyerzy. Oni po prostu dalej, na każdym kroku są gorsi od Breachersów. I te 40 punktów różnicy na trzech modelach, czyli 13 punktów per model, to jest jak najbardziej różnica, którą zawsze chcemy dopłacić, żeby dostać Breachersa. Więc niestety Destroyerzy jeszcze kompetytywnie stołów nie zobaczą. Można też zacząć troszeczkę dyskutować o Sidonian Scatrosie, natomiast jeżeli szukamy jakiegoś fajnego lone-upa do armii, ciągle lepiej jest wziąć właściwie dowolnego asasyna i nawet tego biednego Windikera, którego praktycznie turniejowo się nie gra, cały czas można rozważać względem Sidonian Scatrosa, więc tutaj te 5 punkcików aż tak wiele nie zmienia. Natomiast sporo zmieniają pozostałe obniżki. Rastalkerzy są już na granicy rozważań, no bo to jest 120 punktów za sporą ilość ataków z precyzją, więc do jakiegoś takiego zadaniowego podejścia są całkiem ok. Mamy olbrzymią obniżkę na Belisariusie, naprawdę ze 180 do 150 punktów. Ten model, poza rozpiskami na spamie Cataphron Breacherów, którzy mają wbudowany przerzut trafień, no to ten Belisarius wydaje mi się, że jest automatycznym wyborem już w Admechu. Może to jeszcze nie jest taki poziom, od którego modelu przewodniego danej frakcji, od którego zawsze zaczynamy rozpiskę, tak jak na przykład Magnus w Thousand Sunach czy Angron w World Eatersach. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko warto zaczynać rozpiski Admechu od Belisariusa Cole'a. Teraz ze swoją wypornością, ze swoim strzelaniem, ze swoim kombatem, ze swoimi aurami za 150 punktów w jednym modelu naprawdę warto go tutaj rozważyć. No i prawdziwy hit to są pojazdy. Wszystkie pojazdy, można powiedzieć, takie ofensywne. 10 punktów per model w dół. Castellan Roboty, dwa modele, 20 do dołu. Onager i Scorpius Dezintegrator, 10 punktów mniej. Jest detachment pojazdowy, kohort Cybernetica. Tam można sobie grać przykładowo 3 Scorpiusy, 3 Onagery i Belisariusa. No i taka rozpiska z grubsza po tych obniżkach kosztuje mniej więcej 120-130 punktów mniej. Czyli po prostu dostaliśmy jednego Onagera gratis do rozpiski na 2000 punktów. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana. No i tutaj ten detachment pojazdowy, który i przed tymi zmianami punktowymi należał do najlepszych, teraz dostał jeszcze takiego fajnego kopa, więc tutaj na pewno Admech może być zadowolony. To jeszcze nie jest jakiś poziom niebezpieczeństwa, łamania gry na pół, poziom nekronów i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Natomiast jako taka jedna ze słabszych frakcji, Admech dostał bardzo sensowne punkciki, no i jakąś taką obietnicę ze strony GW, ponieważ w artykule na Warhammer Community wspomniano, że Admech raczej powinien się spodziewać głębszych zmian w własnych mechanikach w kolejnym Balancing Data Slate, a więc powiedzmy tam okolice lipca, sierpnia, to powinien właśnie być moment, kiedy coś jeszcze w zasadach ogólnych Admechu może się zmienić. No i przechodzimy sobie do 5 frakcji imperialnych, które zdecydowanie nie mogą zaliczyć tego monitorum Field Manuala na plus. Mamy tutaj 2 zakony Space Marines, Imperial Knighty i Custodes. Znowu zaczniemy sobie od tych Space Marinesów, ponieważ tutaj wytłumaczenie jest totalnie banalne. Dark Angele dostały minimalne obniżki, Deathwatch totalnie nie dostał nic. I można powiedzieć, że Space Wolfy także nie dostały żadnych konkretnych zmian, tylko że to był zakon, który był w bardzo dobrym miejscu przed tym monitorem Field Manualu. W kiepskim miejscu był Deathwatch, w troszeczkę lepszym, ale w niewiele lepszym były Dark Angele. No i tutaj analogicznie brak zmian w Deathwatchu oznacza, że gracze tego zakonu powinni być niezadowoleni. No i gracze Dark Angeli też nie mają powodu do otwierania szampanów, ponieważ te zmiany z kolei tutaj są praktycznie nieistniejące, minimalne, tak? Więc impact tutaj jest bardzo, bardzo niski. Można się jakoś tam pocieszać, że zwykłe, ogólne Space Marinesy dostały jakieś tam obniżki, o których mówiłem wcześniej. Natomiast no, można ciągle grać właśnie tymi zwykłymi Space Marinesami, można grać Ultramarinesami, można grać Salamandrami.
Można grać detachmentami dedykowanymi pod Black Templary, pod Blood Angele i jest ok. Można grać Space Wolfami, może nie na dedykowanym tym detachmencie związanym z tym zakonem, ale na Stormlancy, czyli na tym detachmencie, który pozwala szarżować po Advance'ie, więc po co się męczyć właśnie tym biednym Deathwatchem, tam niestety są spore, spore problemy. No i dwie armie, które trzeba sobie omówić w troszeczkę szerszym kontekście, czyli Imperial Knighty i Custodes. W Imperial Knightach problemy są dwa. Po pierwsze, niski poziom startowy tej frakcji przed monitorem Field Manualem. To jest moim skromnym zdaniem najsłabsza armia w grze na ten moment. Imperial Knighty, no zmiany zerowe. Totalnie nic się tutaj nie wydarzyło. One wcześniej dostały delikatne obniżki, ale ciągle jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Natomiast przy Imperial Knightach musimy wspomnieć o podwyżce Kaliduski oraz Henchmenów, ponieważ w Age of Imperium też doszły nam zmiany. No i tutaj przede wszystkim chodzi o to, że Inkwizytorka Kyria, Kaliduska Asasynka oraz Henchmeni dostali podwyżki. I można oczywiście stwierdzić, że były to zmiany jak najbardziej trafione, bo na przykład taka Kaliduska biegała w co drugiej armii imperialnej, a właściwie skakała ze względu na swoją zdolność znikania do rezerw na koniec tury przeciwnika, więc jej nerf jest jak najbardziej słuszny. No i ja się z tym zgadzam, też jako gracz Admechu, który używał tej Kaliduski, no też uważam, że po prostu była troszeczkę za mocna i ta podwyżka jej się należała. Natomiast problem jest taki, że o ile ja jako gracz Admechu mogę bez tej Kaliduski żyć, o tyle takie dodatki Agent of Imperium dla Imperial Knightów to jest w 10 edycji kwestia życia i śmierci. Oczywiście wynika to z faktu, że mamy tak skonstruowane punktowanie gier, że potrzebujemy takich drobnych oddziałów do robienia jakichś misji, czy to Homerów, Ćwiartek, Behind Enemy Line itd., itd. Nie zawsze wygodnie jest nam to robić modelami pokroju Armigerów. No i tutaj jakichś sojuszników potrzebujemy. No i można powiedzieć, że Imperial Knighty formalnie frakcja słaba, która nie dostała zmian, a więc no powiedzmy, że już jest kiepsko, a do tego jeszcze dostali nerfa, ponieważ oni najbardziej polegali na tych dodatkach z Age of Imperium. No i tutaj jest taki ukryty nerf w tą frakcję. Niestety gracze Imperial Knightów uważam, że są naprawdę jednymi z największych przegranych całego tego dokumentu, bo nie dość, że ich frakcja była na niskim poziomie przed, to jeszcze teraz dostała tak naprawdę nerfy. No i bardzo podobna sytuacja jest w Custodes, chociaż też trzeba się troszeczkę tutaj rozgadać. Po pierwsze, armia bardzo elitarna, która bazowała na dodatkach, jak najbardziej Kaliduska występowała w Custodes, więc jest to nerf taki sam jak w Imperial Knightach. Kyria Draxus, Inkwizytorka, ona z kolei występowała właściwie kompetytywnie tylko w Custodes. Kombinowało się czasami w Sisterkach, ale to była jednak Inkwizytorka, którą wrzucało się w jakiś tam klocek złotych chłopców, żeby ona tam mogła im dawać lone-upa itd., itd. I ona tam działała całkiem, całkiem sprawnie. Więc to są takie dwa małe nerfy, które zostały tam wrzucone. Natomiast prawdziwą bolączką Custodes jest to, że chłopaki dostali nowy kodeks i widzimy punkty, które są zielone. Czyli bardzo dużo datasheetów zostało potanionych. Tylko mówimy tutaj o takim potanieniu w próżni na zasadzie, no i weźmy sobie takiego Trajana Valorisa, który kosztował wcześniej 160 punktów, a teraz dumnie w monitorium Field Manualu kosztuje 150, a więc dostał obniżkę. Tylko problem jest taki, że Trajan na sucho po przejściu do kodeksu stracił. Jest modelem bazowo słabszym, ponieważ nie ma swojej bardzo mocnej zasady, która mówi, że ignorujemy modyfikatory. Teraz ignorujemy tylko modyfikatory do trafień. To było bardzo ważne, ponieważ wcześniejszy zapis o ignorowaniu modyfikatorów ignorował połowienie damage'a albo na przykład minus 1 do damage'a. No i pozwalał tłuc różnego rodzaju awatarów, Kane'y, Inkarny czy Redemptory. A to było bardzo ważne ogólnie w armii Custodes, która bazuje na bardzo dużej ilości damage'u 2.
A damage 2 najbardziej cierpi na wszelkiego rodzaju redukcje, no bo minus 1 do damage'a to jest 50% osłabiony potencjał. I tu jest ten problem. No i okazuje się, że dużo, dużo słabszy Trajan Valoris kosztuje zaledwie 10 punktów mniej. Podobnie możemy rozmawiać na przykład o kapitanach Custodes, gdzie po pierwsze ich zdolność obniżania kosztów strategemów typu Battle Tactic teraz jest dużo słabsza, bo tych gemów Battle Tactic jest dużo, dużo mniej w ofercie Custodes. A druga sprawa jest taka, że wcześniej Custodes mieli 3 rodzaje kata. Kapitan mógł użyć sobie 2, raz na grę odpalał wszystkie 3, a teraz mamy 2 kata, co oznacza, że automatycznie też ilość wpływu na grę tych kapitanów się bardzo zmniejsza, a te obniżki zdolności nie współgrają z obniżkami punktowymi, tak? One po prostu na sucho wydaje się, że powinny być dużo, dużo mniejsze. Problem Custodes jest taki, że tą frakcję jest dość ciężko zbalansować, jak widać, bo oni się tak miotają od ściany do ściany. Początek 10 edycji był fenomenalny. Potem przyszła zmiana Devwundów z Mortali na ignorowanie save'a i one totalnie wyparowały, jeżeli chodzi o kompetytywne granie, no bo ta ich zdolność frakcyjna przestała działać. Teraz było Balancing Data Slate, który zmienił, że Adeptus Custodes mają tego Final Paina na Devwundy, więc znowu ich wartość wzrosła, one znowu zaczęły grać. No i teraz przychodzi Codex, który na papierze wydaje się, że jest krokiem w tył, natomiast te punkty wydają się właściwie na pewno krokiem w tył, ponieważ zmiany są delikatne, niby w dół, ale naprawdę niewiele, natomiast sama jakość tych datasheetów, tych modeli po prostu poleciała dużo, dużo bardziej. Oczywiście Codex dopiero wchodzi do gry, oczywiście wiele się może wydarzyć, wiadomo, w historii polskiego czy światowego internetu komentującego 40-tkę wielokrotnie byliśmy świadkami różnych śmiesznych proroctw, gdzie wieszczyliśmy albo jakiś pogrzeb danej frakcji, albo z drugiej strony spodziewaliśmy się jakiegoś wgniatania w ziemię, a zdarzało się totalnie odwrotnie. Natomiast tutaj pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że te Custodes będą naprawdę w kiepskim miejscu, jeżeli chodzi o kodeks, i te punkty tutaj tego nie usprawiedliwiają. Dlatego dla mnie to jest not. I gracze tej armii według mnie mają powody do zmartwień, bo najlepsi sojusznicy poszli do góry, a nasze nowe datasheety zostały wycenione mimo wszystko zbyt drogo, mimo że formalnie są troszeczkę tańsze niż były do tej pory. No i tyle w tym dzisiejszym omówieniu. Mamy za sobą armię imperialne. Bardzo mi miło, że wysłuchaliście mnie do końca. Zapraszam na pogawędkę o Chaosie oraz Xenos do kolejnych odcinków. Siema!